Siemanko moi drodzy, witam was kochani serdecznie, z tej strony Yuken. Założyłem moi drodzy całkowicie nowe konto, jak widzicie mam raptem drugi level. Zrobiłem samouczek i w dzisiejszym odcinku pokażę wam kilka takich ciekawostek, które będę tutaj robił. Oczywiście wy będziecie mogli śledzić wszystkie moje ruchy, całe moje levelowanie konta. Powiem wam też o błędach, jakie popełniłem, ale bez tutaj zbędnego, moi drodzy, przedłużania. Oczywiście, jaki początek, to i samotna gwiazda, no i oczywiście licencja zaawansowana, która jest nam jak najbardziej potrzebna. Zawsze kupujcie, kochani, licencję zaawansowaną. No i od razu mówię, że licencja zaawansowana jest ważna dobę. Nie dobę w grze, dobę w czasie gry, tylko dobę od dzisiaj. Też macie napisaną datę, ja to nagrywam 13 lipca, także do jutra, do 18:54. W świecie realnym będzie to ważne. Samotna gwiazda. Bardzo wdzięczne, bardzo fajne łowisko, bo jak sami widzicie, koszt podróży jest zero i to jest jedyne darmowe łowisko, czyli możecie po prostu na nie wchodzić, wychodzić i tak naprawdę nic się nie dzieje. Na kolejnych innych łowiskach już niestety, przykładowo na Skalnym Jeziorze, jak widzicie, koszt podróży już jest 2000, także za każdym razem, jak wyjdziecie z tego łowiska, to musicie płacić na nowo za wejście. Na czym się skupimy w tej serii? No, jak sama nazwa wskazuje, będzie to levelowanie konta, ale powiem wam oprócz tego, jak levelować, czyli jak zarabiać. Jak widzicie, pieniędzy zbyt wiele nie mamy, bo niecałe 5000, 4900, także skupimy się w 100%, moi drodzy, na trzepaniu kasy. Nie będziemy na razie żadnych wędek kupowali kompletnie, niczego nie będziemy kupowali, po prostu będziemy sobie łowili, wyciągali rybki, wbijali level, no i z czasem zobaczysz, co będę robił. Mam do ciebie taką propozycję, jak do tego podejść, tak myślę, że sensownie. Tutaj mi się oczywiście włączyło. Właśnie, też polecam robienie misji, bo na robieniu misji macie te monetki, macie te żetony, także super. No i słuchajcie, jeżeli chcecie sobie jakoś inaczej rzucić, no to zdecydowanie no w ten sposób nie zwrócicie zbyt daleko, chociaż możemy rzucić, sprawdźmy. O, widzicie, zbyt daleko nie rzuciliśmy, ale niech sobie będzie pierwszy raz rzucone. Zobaczymy, czy coś nam się w ogóle złowi. Natomiast polecam wam zmienić, wciskając klawisz F11 i wtedy będziecie mogli sobie już rzucać po swoje. Kolejna sprawa, która według mnie jest ważna, to tak jak widzicie z prawej strony, u mnie te wskaźniki, jeśli chodzi o wędkę, są zawsze na 3 słupki. To są zaawansowane. Możecie to w opcjach gry zmienić. Według mnie jeden wskaźnik, który macie standardowo po rozpoczęciu gry, jest kiepskim wskaźnikiem. Także go, szczerze mówiąc, nie polecam. No ta miejscówka, jak widzicie, tutaj nie jest idealna do łowienia ryby. Musimy sobie jednak rzucić to dalej. Także wciskamy, moi drodzy, F11. Cyk. No i sobie rzucimy gdzieś tak troszkę dalej. Tam fajne rybki powinny brać. Będziemy skupiali się, moi drodzy, w tej chwili po prostu na łowieniu wszelkiego rodzaju basów. Nie będziemy tutaj w żaden sposób szaleli. No i w międzyczasie oczywiście zrobimy jakąś misję. Z tego co wiem, misję, którą na pewno warto zrobić, to jest eksploracja, którą tutaj widzicie, czyli złowić dane konkretne ryby, i zrobię to, abyście też widzieli, gdzie daną rybkę złowię. Także właściwie ten poradnik będzie też w formie takiego vloga, gdzie będziecie mogli obserwować praktycznie na żywo moje postępy w grze, moje levele. Aczkolwiek myślę, że niektóre jakieś drobne rzeczy zrobię też poza grą, żeby wam tutaj też tego czasu za bardzo nie przedłużać, bo nie o to w tym chodzi, żeby za długo to trwało. Jak na razie widzimy, mamy chyba zły czas, także sobie wciśniemy literkę T i to jest właśnie lekcja dla was. Nie sprawdziłem tego czasu. Co zrobić, jeśli ryby nie biorą? Jak sami widzicie, dwa razy rzuciłem, nic się za wiele nie stało. No trudno, żeby brały, jak wykres brań pokazuje, że rybki nie biorą. Mamy siatkę, słuchajcie, tylko 2-kilogramową, także no nie oszukujmy się. Zapełnienie jej nie będzie żadnym wielkim problemem i tak naprawdę możecie sobie od razu ten czas ustawiać na szczyt.
i zaraz zobaczycie. No haczyków nie mamy zbyt dużego wyboru, zresztą haczyk jest bardzo mały, więc rybki jak najbardziej nam się tutaj chwycą. Druga sprawa, no polecałbym raczej bezzadziorowe haczyki, no ale jak widzicie sam ich nie mam, ponieważ mam drugi level, a z tego co widziałem w sklepie haczyki bezzadziorowe są dostępne dopiero od levelu 5, także na pewno te haczyki bezzadziorowe wam tutaj wiele dadzą, ale no w tej chwili nic z tym nie zrobimy. Zaczęło się coś dziać i cyk, pierwsza rybka, no troszkę mamy nawet, teraz tak, plusikiem słuchajcie, zwiększamy oczywiście władca małych rybek, to macie taką misję, władca małych rybek, 250 ryb jest do złowienia, natomiast wydaje mi się, że to nie musi być tylko chyba na tym łowisku, tylko to jest ogólna misja, także to i akurat nie musicie się skupiać, że tą misję wykonujecie na tym konkretnym łowisku. Widzicie, mamy szczyt i od razu rybki biorą. Tu jeszcze nam pisze zaczekaj, cały czas jeszcze ten samouczek nam daje podpowiedzi. Bo to jest dopiero praktycznie zacząłem nagrywanie świeżo po skończeniu samouczka. No i cyk. O Jezu! Zła przypon. Słuchajcie, ja zaraz przypon zerwę, nie serio, trochę przesadziłem. Ale cudem, medalowy bas. Pięknie, jak widzicie, 40 doświadczenia, 72 kasy, także w miarę to idzie i już mamy niecałą połowę. Co mamy? O, już mamy level 3 wbity, natomiast to niech was nie zwiedzie. Od razu chciałbym wam powiedzieć, to, że wbiliście level 3, nie robicie kompletnie nic. Nie kupujecie żadnych wędek, nie idziecie na leśną willę, bo to jest jeden z pierwszych błędów, jakie wiele osób na początku robi. Jeśli chcecie levelować konto i zarobić na tym fajny sposób kasę, no coś nam się zacięło. I teraz tak, jeżeli scrollem od myszki, słuchajcie, damy, to widzicie, mamy w dół i wtedy można, a teraz nie będę tego robił, bo nam rybka bierze, cyk, masz branie, dobra. Poprzednio bym, słuchajcie, prawie zerwał pas zielony. Jak widzicie, tutaj w międzyczasie robimy misję. Także na razie, słuchajcie, na tym etapie wy macie tylko i wyłącznie wyciągać rybki, jak widzicie, na ten sposób robicie levelowanie konta. Nie interesuje was, moi drodzy, w żaden sposób żadna leśna willa w tej chwili, bo ona jest już płatna. No chyba, że ktoś bardzo chce karpiki połowić, natomiast do tego i tak potrzebujecie wędkę, potrzebujecie podpórkę na wędki, więc generalnie ja szczerze bym wam polecił z tym sprzętem, który po prostu mamy od początku. Zobaczcie, kolejna rybka, medalowy was biały i zaraz się okaże, że siatka będzie pełna. No proszę, parciarz, kolejna misja zupełnie przez przypadek mi się zaliczyła i każda taka misja, jak widzicie, to jest jedna monetka, jest bardzo fajnie takie misje, zobaczymy, czy nam się tutaj coś złapie, fajnie jest takie misje jak najbardziej wykonywać, żeby te monetki po prostu sobie zbierać, bo później będzie to nam potrzebne, na przykład, żeby kupić bezzadziorowe haczyki. Także na razie, na tym etapie, widzicie, wbiłem level 3, nie robię kompletnie nic. Przypuszczam, że jeszcze w tym odcinku spokojnie wbiję level 4. Pierwsze, co zmienię, będzie to dopiero na levelu 5, kiedy planuję chyba kupić tam siatkę czy strunę. Właściwie no na początku raczej konieczne będzie kupienie struny. Ja generalnie nie polecam kupowanie strun, lepsze są siatki, no ale trzeba tam zobaczyć, na którym levelu co jest dostępne. Sobie przeanalizować. No nie ma sensu, słuchajcie, co level wykonywać zakupów, bo tracicie na tym kasę. Zobaczcie, jak mi ładnie idzie. Wszystkie możliwe basy łapie. Została mi jeszcze Shiner i Wzdręga. Nie wiem, czy tutaj raczej ich mogę nie złapać. Wzdręgę raczej z drugiej... Oj, pieprzyłem teraz, ale dobra, niech będzie. Wzdręgę raczej z drugiej strony po mostu się łapie. Także na razie, moi drodzy, niczego kompletnie nie robimy. Jak widzicie, ryba za rybą bierze, stoicie sobie na pomoście i wyciągacie i jest git. Nie są te ryby może, słuchajcie, jakieś wielkie, jakieś opłacalne, bo z perspektywy mojego levelu, słuchajcie, jak mam już tam ponad 80, no to na drugim koncie, no to wiecie, no to dla mnie to tych efektów by nie było widać. A tutaj naprawdę sami widzicie, idzie to bardzo szybko i chwila, moment, będziemy mieli praktycznie level 4.
Jeszcze jak jakieś ryby się łowi w nocy, to chyba za to też macie misję. Może tak zrobimy. Przypuszczam, że ostatnią rybę złowimy i siatka, słuchajcie, będzie pełna. Także przewiniemy czas. I teraz co zrobić, jeśli byście nie chcieli wychodzić z łowiska? No bo na tych łowiskach, które są płatne, jeżeli nie chcielibyście z nich wychodzić, a jednak będziecie mieli pełną siatkę, no to wyjście, moi drodzy, jest takie, że przesuwacie na następny poranek i siatka wam się zeruje. Jakby lecicie od nowa, na tamtym łowisku tylko zapłacicie za przedłużenie. No w przypadku samotnej gwiazdy nic nie płacicie. No może jeszcze jedną nam się uda złapać, ale nie uda nam się, kochani, nie uda nam się. Także robimy właśnie ten myk, który mówiłem. Ale to my już musimy przesunąć ten czas od razu na 13. Tak samo, przewin czas. Widzicie, koszt mamy 0, tak? No i łowimy sobie dalej, ale bym chciał wzdręgę jakąś złapać. Wzdręga gdzieś mi tutaj powinna chwycić. Później oczywiście będziemy łowili też inne rybki, ale już musimy mieć do tego przygotowaną wędkę. Także ja wam to też w poprzednich poradnikach jeszcze na tym koncie dużym pokazywałem, że ta miejscówka według mnie jest najlepsza. Wydaje mi się, że zobaczycie, no stoicie na pomoście i praktycznie rybę za rybą wyciągacie. I to idzie dosyć szybko, dosyć sprawnie na tych basach. Oj, za szybko zaciąłem się, widzicie, to jest tak czasem ciężko do was gadać. Patrzeć na spławik. Pierwszy błąd, no bywa. Więc wracając do tematu, no po prostu stoicie na pomoście i wyciągacie rybę za rybą. I na początku do tego 8, gdzieś 10 levelu moim zdaniem nie ma sensu iść na inne łowisko. Nie ma sensu kupować żadnego sprzętu, poza oczywiście wyjątkiem, jakim jest siatka. Czyżby wzręga nam weszła? Dobra, jeszcze shinera by trzeba złapać. Nie wiem, gdzie ten shiner się nam tutaj kryje, ale chyba gdzieś tu właśnie będzie. Także po prostu chodzi o to, żebyście jak najwięcej tej kasy ekspili, żebyście jak najwięcej jej zbierali, żeby później móc ją wydawać, bo wiele ludzi po prostu widzi, że jest odblokowana leśna willa, to już chcecie iść na leśną willę. Generalnie na leśnej willi byście potrzebowali wędkę na karpia, czyli wędkę feeder. A to według mnie nie jest aż tak dobre. No i zobaczcie, eksplorację w bardzo szybki sposób zrobiłem, jeszcze sobie siatkę. Oj, zobaczcie, i mamy fajny spławik. Dzięki temu nagrodę, jedną monetę 1000, no to jest według mnie bardzo dużo, dostać 1000 gotówki na samym początku, to jest według mnie bardzo, bardzo fajne osiągnięcie. Także wbiję sobie do tego 4 levelu, moi drodzy, i zobaczymy, czy mogę wtedy większą siatkę kupić. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie, szybko idzie. No nagrywam do was 13 minut poradnika, już, moi drodzy, są wbite 2 levele praktycznie, już za chwilę będzie ten. Natomiast misje. Tu wchodzicie, moi drodzy, w misję i... nie wiem, czemu mi leśną willę tutaj pokazuje. Nie mam zielonego, kochani, pojęcia. Coś tu się popsuło widocznie. Coś tu się musiało popsuć, bo tu mi teraz leśną willę pokazuje. Nie ma tych innych misji, które były. Chyba że jeszcze nie mam odpowiedniego levelu, wiecie? Jest całkiem możliwe, że nie mam po prostu, albo coś tu się... Złów, zatrzymaj słonecznik. To na pewno wszystkich nie złowimy tutaj. Dobra, no cóż, coś się musiało skopać po tej aktualizacji. No bywa. Dobra, zapełnimy sobie siatkę, wbijamy ten 4 level, żebyście widzieli, jak to ładnie, szybko idzie. Też mnie, no i właśnie, a propos błędów, bo przyznam wam się z ręką na sercu, że dość szybko, kiedy grałem, kupiłem niepotrzebnie wędkę, później brakowało mi kasy, tak co chwilę, gdzie zmieniał się level, dochodziło coś, a tą wędkę, potem siatkę. No słuchajcie, nie o to w tym chodzi. Wy na początku po prostu, jak sami widzicie, no, chwilę przesiedzicie na tej samotnej gwieździe, aż tak nudne to nie jest. I sobie po prostu tylko cykacie te rybki, wyciągacie jedną za drugą i w odpowiednim momencie, kiedy już macie tą kasę, pójdziecie na przykład na Czechy, jeśli lubicie łowić karpie, i oczywiście my to też zrobimy, zrobię to razem z wami, na pewno kolejnym
kolejnym krokiem będzie leśna willa, ale to zobaczymy koło którego poziomu. I zobaczymy, kiedy mi też odblokują te misje, bo chciałbym też tutaj wam pokazać, jak łapię inne rybki na samotnej gwieździe oraz jak robię misję z szalonokim Buffalo, chyba że jej już nie ma. Zaraz się przekonamy. Moi drodzy, zaraz się przekonamy, że po kolei bym wszystko chciał wam pokazywać, żeby jak najwięcej tych pieniędzy można było po prostu zarabiać. Wykończymy sobie robaki. Wiecie, mam nadzieję, gdzie robaki się zbiera. A jeżeli nie, no to zaraz wam też to pokażę, gdzie te czerwone robaki raz na 24 godziny możecie wyciągnąć. Według mnie oczywiście moglibyście tutaj łowić basy plamiste, natomiast no do tego byście potrzebowali spinning, no jest to po prostu nieopłacalne. Słuchajcie, robaki czerwone. Czego po angielsku mi napisała, przecież gra jest 100% polska, no ale życie. Także raz na 24 godziny bodajże możecie wyciągnąć te robaki. Ja już je do końca tutaj użyję. Chciałbym oczywiście jeszcze zrobić tą misję, gdzie trzeba tam sumika złowić, ale to tak czy siak poczekamy na mocniejszą wędkę, moi drodzy. Bądź chociaż żyłkę, bądź chociaż kołowrotek. O, coś większego. Czyżby wziął bas plamisty, moi drodzy? Coś większego mi tu wzięło, bo żyłka ledwo daje radę. Tak, bas mamy, jakiegoś basa. Medalowy bas biały, ło. Zobaczcie, jak ładnie. Mistrz basów. O, patrzcie, czwarty poziom, rzeka Mudwater. Ona mi się akurat średnio podoba. I tak jak widzicie, mamy odblokowaną siatkę i to będzie powód oczywiście, żeby tą siatkę kupić. Zresztą zaraz sprawdzimy, żebyście od razu, słuchajcie moi drodzy, jak odblokujecie poziom, żebyście nie lecieli do sklepu, nie kupowali, tylko żebyście się naprawdę 10 razy zastanowili. Ja wiem, że czekam na poziom 5, żeby kupić haczyki bezzadziorowe, które nam dadzą więcej expa oczywiście. Jeśli w ogóle chcecie takie totalne porady, to mam 2 poradniki na kanale, tutaj mogę wam przypiąć. Totalne poradniki, jeśli chodzi o osoby początkujące, również o samotną gwiazdę, bo tu myślę, o patrzcie, jak ładnie mi idzie, pięknie mi idzie, moi drodzy, no dobra. To my sobie, słuchajcie, wyjdziemy z tej samotnej gwiazdy, możemy to zrobić dlatego, że jest ona za darmo, żeby zobaczyć, co jest dostępne w sklepie. Jak widzicie, coś tutaj, i nie mam premki oczywiście, nie mam premki, bo na premce, jak widzicie, miałbym lepiej. Czy się opłaca premkę kupować? Moim zdaniem jest to jedyna rzecz, którą w grze się tak naprawdę opłaca, która ma sens. Zresztą nawet do tego zachęcam i podam wam jeden bardzo prosty argument, moi drodzy, że no, wydaje mi się, że jeżeli twórcy gry zrobili tą grę dla nas za darmo, no to dla nas kupienie takiej premki za te 20 zł no, nie jest jakimś wielkim problemem, a tak naprawdę doceniamy to, co robimy. No, także ja sobie kupię, słuchajcie, siatkę tą, 7 kilo. Już na razie nie, to będzie na razie jedyna siatka. Jak zmienić oczywiście siatkę, gdy ją kupicie? Musicie tu kliknąć na tego ludzika, w ekwipunek wchodzicie. Tutaj macie wędkę, na razie z wędką nic nie zmieniamy. Musicie na ludzika, tą siatkę przenosicie do domu. Klikacie na dom i tą siatkę wkładacie tu. A tą oczywiście od razu, moi drodzy, sprzedajemy za 19 dolarów. Także pierwszy zakup moim zdaniem zrobiony. Pieniądze cały czas, jak widzicie, idą. Monetki idą, idą. Ja bym chciał cały czas zobaczyć. O, jest! Jest eksploracja, czyli mamy bas plamisty, szczupak amerykański, buffalo i sumik. No z tym nie będzie, moi drodzy, aż tak łatwo. Dlatego, że musielibyśmy kupić wędkę. Troszkę mocniejszą, bo my tu, moi drodzy, mamy wędka teleskopowa. Ta jest do, no jest spora różnica, to będzie 2 kilo. Będzie 2 kilo od kilograma do, no to, no jest troszkę różnicy.
Zobaczmy jeszcze kołowrotek, moi drodzy. Mógłbym za 850 kupić taki. Tu jest do 1,6 kg, ten jest 1,5. No wielkiej różnicy. Wielkiej różnicy nie ma. No nie no, kołowrotek, ale ten kołowrotek, jak widzicie, nam wiele nic nie zmieni, bo siła hamulca jest 1,25 kg, to jest 1,6. Dlatego powiem wam, że to jest tak niewielka różnica, że w moim mniemaniu nie ma sensu teraz jakby kupować niczego. Można by zobaczyć tylko i wyłącznie sprawę, jak wygląda z żyłką. Zobaczcie. Wędka do... Tym bardziej, że ryby, które łowicie na samotnej gwieździe, to nie są ryby cięższe niż kilogramowe. Poza oczywiście może bufalo, ale cała reszta... No 0,9. Tu bym jedynie może żyłkę zmienił. Wiecie, powiem wam szczerze, jest jakaś plecionka, nie ma... fluorokarbonowe nie ma, bo są za żetony, czyli to tak jakby nie było, a mono mamy już dostępną 1,4. No wiecie co, byłbym gotów, słuchajcie, aha, bo to będzie, ale tak dużo nie potrzebujemy tej żyłki, nam się później popieprzy, dobra. Także słuchajcie, byłbym gotów tą żyłkę mono, a mam fluorokarbon, którego dostałem w misji i oczywiście nie zauważyłem. No życie, dobra, to te żyłki sprzedamy, 0,9. Plecak jest pełny, tak że jak widzicie, no na początku kompletnie naprawdę, kompletnie nic za dużo nie możemy zrobić. Haczyk ósemeczka. Jeszcze pewnie haczyków bezodziorowych nie możemy. I zobaczymy sobie jeszcze jedną rzecz. Psia karma. O proszę, kupimy sobie z dwa razy psią karmę. I będziemy, moi drodzy, łowić na psią karmę. Właśnie od czwartego levelu jest psia karma dostępna i wam serdecznie polecam, bo zobaczycie, jak ładnie basy w tej chwili będą brały na psią karmę. Jak widzieliście, też na tej mapce udostępniła nam się kolejna miejscówka, kolejna lokalizacja. Oprócz leśnej willi jest to już rzeka Mudwater. Nadal uważam, że do tego ósmego poziomu spokojnie nie warto, naprawdę nie warto. Zdecydowanie, moi drodzy, nie polecam do tego ósmego poziomu, dziesiątego nawet, iść na inne łowisko, bo po prostu no nie macie na to kasy, także no nie ma to większego sensu. Psia karma. Na chwilę mikrofon wyciszył, mam nadzieję, że było słychać, co mówię. A my tutaj sobie jeszcze parę rybek złowimy, że zobaczymy, jak to pójdzie teraz nam z zapełnieniem siatki i wbiciem piątego levelu po to, żeby kupić haczyki bezzadziorowe. Także jak widzicie, idzie to bardzo szybko, moi drodzy. Bardzo szybko, bardzo sprawnie. Coś nam się zaczepiło. Dobra. Bardzo szybko, bardzo sprawnie to idzie. Zaraz będzie piąty level, także właściwie wyciągamy rybkę za rybką. Jak nam się zrobią dostępne małe żywce, to wtedy może wyciągniemy szczupaczka, żeby tą misję... Właśnie, tylko a propos, czemu ja nie zrobiłem... Sorry. Widzicie, nabroiłem, szkodnik jestem. Moi drodzy, jestem straszny szkodnik, bo zrobiłem misję, a nie zrobiłem obserwuj misji. Chciałbym tą misję sobie już tutaj zrobić po prostu. Czyli mamy basa plamistego, szczupaka amerykańskiego, buffalo i sumika kanałowego. No nie wiem, czy tą wędką sumika wyciągniemy. Ale do odważnych świat należy. Coś nam tam się obwiesiło, kochani moi drodzy. Trzeba dać więcej luzu na żyłce, czyli klikacie scrolla i do tyłu dajecie, czy jakby w swoją stronę kręcicie scrollem, wtedy jakby żyłkę poluźniacie. A jak klikacie scrolla i żyłkę jest, dajecie do, w stronę ekranu, no to wtedy jakby prędkość hamulca
nawijania, widzicie, to się dzieje na ekranie. Teraz mamy do tyłu, czyli byście odwijali żyłkę, byście ją luzowali, a jak dajecie scrollem do przodu, to prędkość nawijania. Ja w przypadku akurat spławika mam zawsze na maksa, jeżeli byłby to no spinning, to może maksymalnie na 2, ale raczej często na 1, między 1 a 2. Znaczy w sensie dwie kreski, nie? Także to tyle. No i zobaczmy, nie patrzyłem na czas właśnie, moi drodzy. I zobaczcie, widzicie, znowu dałem gafę, bo wszedłem na łowisko, o, jakąś muszlę chyba, nie, wodną lilię, okej. Ale wiem, że jest misja, że trzeba zatrzymać, to zatrzymamy. Widzicie, jest osiągnięcie zrobione. Znowu robimy gdzieś tak na 13, przewin czas. Złowimy sobie dosłownie parę rybek na tą psią karmę. I jak nam się odblokuje piąty poziom, to wtedy kupimy haczyki bezzadziorowe. I na razie na tej siatce spokojnie do nawet 10 poziomu damy radę. I jak zrobimy gdzieś tam, zresztą zobaczymy, jak to pójdzie jeszcze w praktyce. Myślę, że jednak ten odcinek z Samotnej Gwiazdy podzielę na 2 odcinki i po prostu w następnym odcinku pokażę wam, jak łapię tego basa plamistego, jak łapię szczupaka amerykańskiego. No i Buffalo. I zobaczymy jeszcze, czy są jakieś misje. To najwyżej byśmy... Chciałbym to tak w miarę, słuchajcie, w kolejności robić, mówiąc szczerze. Bardzo mi na tym zależy, żeby to robić jakoś w kolejności. Czyli jak już robimy Samotną Gwiazdę, to już na niej zrobimy wszystko, co jest do zrobienia z tych misji. Czyli też między innymi właśnie chciałbym zrobić misję na potwora. Tam się coś nam zaczepiło. Powinno być git. Także jeżeli jest nadal ta misja aktywna, tego nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, czy Buffalo mało tłusty, bo tak się on nazywał chyba, Szalonoki Buffalo, tak? Szalonoki Buffalo była taka misja, którą zresztą wykonywałem. Także jeżeli taka misja jest, to jak najbardziej mogę ją nagrać, zanim pójdziemy na przykład na Leśną Willę. Na pewno chciałbym z wami odwiedzić Leśną Willę, pokazać wam tam parę rzeczy. Czy też Skalne Jezioro bardzo polecam, chyba od 8 poziomu, jak dobrze pamiętam, jest ono dostępne, ale sobie wbijemy po prostu level, o, farciarz, widzicie, kolejny farciarz, wbite kolejne żetony lecą, ale po prostu chciałbym, moi drodzy, wbić ten piąty level i myślę, że na tym piątym levelu po prostu zakończymy tą część odcinka. Właściwie cały czas stoimy w jednym miejscu na pomoście, łowimy, a przy okazji wam gdzieś tam jeszcze może jakieś symboliczne porady daję. Coś nam się znowu popsuło, tam są zaczepy, więc tak chyba bardziej dalej od tych lilii rzucać. I myślę, że będę starał się, słuchajcie, wyciągnąć szczupaka i sumika oraz buffalo. Basa plamistego zdecydowanie będę starał się wyciągnąć bez spinningu, czyli po prostu na żywce, na spławik, ale to myślę, że zrobimy w następnej części. Zobaczymy, jaki mamy sprzęt, ile mamy kasy, ja to sobie przeliczę i dam wam znać w następnej części, którą oczywiście będę nagrywał do was praktycznie za chwilę, ale wy musicie pewnie z 2 dni na ten odcinek poczekać. Zresztą możecie dać w komentarzach info, jak często chcielibyście takie odcinki, aby były publikowane, czy raz w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu, czy może 3 razy w tygodniu. No ja na pewno będę ich bardzo, bardzo dużo teraz nagrywał, bo prosiliście też o to w komentarzach, żeby nagrać to kompletnie od nowa, od zera. Także twoje życzenie jest dla mnie rozkazem zrobione. Mówisz i masz. Coś tam nam się źle zaczepiło, coś tam, jak widzicie, tutaj nic z tego nie będzie, bo znowu nam się jakaś lilia zaczepiła na haczyk. Ale ją zatrzymujemy, bo jest chyba taka misja, która się nazywa Śmieciarz. Jak dobrze pamiętam, misja nazywa się Śmieciarz. I na początku również, jeżeli wyławiacie, no zobaczcie, znowu mi się coś zaczepiło, cholera. Ale jak już, nie wiem, co tam się spsuło, ale jak właśnie na początku wyławiacie te przeróżne takie dziwne, no teraz to, żebym rzucił, no ale dobra, jak już tak blisko rzuciłem, to zobaczymy, czy przy pomoście coś weźmie. To było akurat nieświadomo, niechcący. Tak jestem też, właśnie chciałem was poinformować, że jeżeli na przykład macie te różne takie
takie lilie wodne, chwasty, czy tam gałęzie, na innych łowiskach później i też muszle, to wyciąganie tego jak najbardziej wam się opłaci, ponieważ za to też macie potem kasę i żetony, no bo to jest po prostu misja, misja, która nazywa się śmieciarz. Z tego co pamiętam, również była taka misja na samotnej gwieździe, która się nazywała, że w nocy ileś tam ryb trzeba było złowić. Ja ją tu wykonałem, ale to jest prawdopodobnie misja, która jest ogólnie dostępna na wszystkich łowiskach. Zresztą sprawdzę tę misję, dam znać, bo nie chcę nikogo, moi drodzy, w błąd tutaj wprowadzać. Na pewno jak już będziecie na tym łowisku, warto jest ten czas przesuwać tak, żebyście 30 dni jednocześnie na łowisku spędzili. Tutaj jest to za darmo, więc to jest pikuś. Przesuwacie na noc i potem na kolejną. Da wam to też misję chyba z eksploracją związane. Piękny basik nam się jakiś trafił, także widzicie, już chwila, momencik i no już, proszę bardzo. Mamy 5 level, mamy skalne jezioro, ale nie idziemy na to skalne jezioro, także widzicie, 3 jezioro nam się odblokowało, na które jeszcze nie idziemy, jeszcze zostajemy na samotnej gwieździe. Te wszystkie rzeczy przejrzę na spokojnie i dam wam znać. Natomiast na pewno, co będziemy kupowali, to widzicie żywce Shiner, które nam się przydadzą do złapania. 2 rybek tutaj. To jest to, co nas interesuje i prawdopodobnie gdzieś tutaj były bezzadzierowe haczyki, tutaj są. Bezzadzierowe haczyki, kupimy je pewnie 2 i 6, czy tam 2 i 8, zobaczymy. Także to tyle w tym odcinku, moi drodzy, ja stąd wychodzę, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!